Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Wolfenstein The New Order. I jak zauważyliście, jesteśmy na dachu transportera więziennego i dotarliśmy do więzienia Eisenwald w Berlinie. I teraz coś czuję, że będzie po prostu superancka misja, w której w większości trzeba będzie być stealth, a ja takie misje po prostu uwielbiam. Więc jeżeli ktoś ma jakiś problem z takimi misjami, to przepraszam was bardzo, ale dla mnie to są misje, dzięki którym gra zyskuje, i to dużo, jeżeli taka misja jest wykonana nie idealnie, może nie, że idealnie, ale wykonana jest z należytym przyłożeniem się, o tak bym powiedział. Dlaczego? Bo zdarzają się gry, właśnie FPS-y, w których no znajdziemy misje typu stealth, czyli takie, w których musimy totalnie zachowywać się po cichu, zabijać z ukrycia, chować ciała i inne takie pierdoły. I wykonanie tych misji w przerażającej większości jest po prostu tragiczne. Nie mamy jednego sekretu? What the fuck? Nie wiem teraz, w jaki sposób nie mamy tego jednego sekretu, skoro wszystko do tej pory znaleźliśmy, z tego co widzę. Ale okej. Więzienie Eisenwald. W najsłynniejszym więzieniu Berlina, Eisenwaldzie, przetrzymywani są nie tylko najbardziej brutalni przestępcy, ale także wywrotowcy. Wedle dyrekcji od otwarcia więzienia w roku 1949 nie zanotowano ani jednej próby ucieczki. Co innego czytaliśmy w... w jednej z gazet, że próbował uciec i został złapany i rozszarpany przez Kampfhunda, jeden z uciekinierów, że niby był gwałcicielem i tak dalej. Jakiś czas temu to czytaliśmy. I teraz pytanie, czy chodzi o udane ucieczki tutaj chodziło, czy o w ogóle próby ucieczki? Ja to zrozumiałem jak w ogóle próby ucieczki, ale spoko. Dobra, mapa, bo chcę sprawdzić, tutaj musimy iść, dobra. To jest pytanie, czy on się odwróci, czy nie. Jeżeli się nie odwróci, to Blaskowicz... Przyszliśmy się na dach. To Blaskowicz właśnie kogoś zarżnął. Strażnik więzienny. Postacie. Jednej postaci nie odblokowaliśmy. Nie mam pojęcia, ale okej. Strażnik więzienny. Strażnicy więzienni są odbierani na podstawie testu. Są dobierani na podstawie testu do osobowości. Tendencje sadystyczne i zaburzona empatia są zwykle bardzo wysoko oceniane w zakładach penitencjarnych Germanii. Strażnicy więzienni są wyposażeni w pałki i karabiny szturmowe. Dobrze radzą sobie w walce wręcz i na dystansę. Czyli zatrudniają psychopatów do pilnowania innych psychopatów, jak to by Rzesza powiedziała. Cóż, to nie wróży dobrze. Tu mamy osiągnięto limit. Tu mamy właśnie do doładowania. A, i mogę sobie przycinać łańcuchy. Dobra, łańcuch przecięty. Ale musimy też sobie doładować to cholerstwo, bo ja chcę chodzić z tym, z maksymalnym doładowaniem, w razie gdyby później było ciężko cokolwiek znaleźć. A z gdzie my mamy iść? Mamy iść na dół i tutaj jest coś ukryte? Ke? Dobra, tam coś jest ukryte. Kolejny niczego nieświadomy Niemiec. Ciekawe, czy on się będzie ruszał, czy raczej nie będzie się ruszał. Co by nam zapewniło... Czy ja normalnie zejdę po tej drabinie? Nie, nie da się normalnie zejść w tej grze po drabinie. Dobra. Życie. I kolejne życie. Tak na wszelki wypadek dostajemy życie. Gdyby coś się nie udało, a coś czuję, że ta misja może być
bardzo, ale to bardzo skradankowa. O, skradankowa to jest po polsku. Dobra. Musimy uważać, bo są tutaj... Czy ja mogę jakoś przeciągnąć? Nie mogę przeciągnąć. Dobra, tu jest żarcie, czy gdzieś może być kampfunkt. I tego się boję. Że gdzieś w pobliżu jest kampfunkt, którego jeszcze nie znalazłem. I ten kampfhund może w jakiś sposób zrobić nam z dupy jesień średniowiecza. Ale tak jak mówię, zapowiada się fajna misja skradankowa i jeżeli będzie naprawdę dobrze zrealizowana, to szapoba dla twórców za dobrą misję skradankową. Bo tak jak mówię, są gry FPS-y, w których misje skradankowe się pojawiają. I co? I okazuje się, że misja skradankowa jest totalnie zdupiona i nie da się jej normalnie rozegrać. Dobra, wiecie co? Poczekamy, aż on wróci. Wiem, że przez to te odcinki mogą być długie i dłużyć się, ale no... Tak jak mówiłem, ja mam taki, a nie inny styl grania i naprawdę ja lubię się skradać w FPS-ach, w RPG-ach. Lubię być po prostu takim skrytobójcą. O, tak powinienem się dobrze wyrazić. Co to jest, jakiś malunek czy niedomalowana tekstura? Niedomalowana tekstura chyba. Albo to są jakieś... Nie wiem, co to jest, dobra. To jest pytanie. Wraca. Jak wróci, to my się nim zajmiemy. Na pewno tamtędy nie będziemy szli, bo widzę kamerę. A kamery to w każdej grze zły pomysł, żebyśmy byli wykryci. No, plus 4 energia. Udało się. Stój w miejscu. Mogłeś ciszej. Wow. Zauważyła mnie kamera? Nie. Dobra. Dobra, widzę kolejnego i jakoś nie mam ochoty... Gdzie on polas? Moje pytanie, gdzie on polas? Nie mam ochoty walczyć z nim wręcz, bo oni mają pałki energetyczne i inne zabawki, które niekoniecznie mamy z nimi aktualnie szanse. Raczej tych szans możemy nie mieć, dlatego wolę pozostać w ukryciu i nie wychylać się, dopóki nie będę miał lepszej broni albo czegoś w tym stylu. Poza tym nie mamy też noży do rzucania, bo jeden nóż do rzucania załatwiłby tutaj sprawę. Dobra. Dobra. Spróbujemy go podejść. Mam tylko nadzieję, że w ostatniej chwili się nie odwróci i nas zauważy. Mam też nadzieję, że nikogo nie będzie u góry. Bo gdyby ktoś był u góry, to mamy dość mocno przesrane, że tak powiem. I mamy się tam dostać. Tu też coś jest. Gdzie tu coś jest? Okej. Tam na dole można jeszcze iść. Pewnie tam mamy się przedostać, co? No i nie widzę, żeby coś było, ale... Nic nie ma. Tak, misja skradankowa. I na razie spełnia swoją rolę jako taka misja skradankowa rzeczywiście, bo... kolejny. Proszę nie odwróć się, proszę nie odwracaj się nagle. Proszę nie odwracaj się. On się odwróci. Czy to będzie dobry pomysł? Raczej tak, bo raczej nie będzie patrzył pod schody, czy ktoś
pod tymi schodami jest. Właśnie, tak. Jesteś niczego nieświadomy. I za tą nieświadomość się płaci. Właśnie taką cenę. Tu można wejść? Nie można wejść. Za to widzę, że tam jest coś przygotowane. Tak jakbyśmy mogli tam wejść, ale niekoniecznie. Tam można wejść, chyba. W jakiś bliżej nieokreślony sposób. Widzę naczelnika jakiegoś. Ale jak się tam dostać? Jak się tam dostać, gro? Dobra. Przejdźmy i poszukajmy, może jeszcze tutaj znajdziemy jakieś przejście. Wiecie, może coś się akurat znajdzie. Poza tym widzę możliwość doładowania naszego przecinaka laserowego. I z tej możliwości na pewno skorzystam. Tak jak mówiłem, lepiej mieć naładowane na maksa takie coś, bo nigdy nie wiadomo, kiedy takie coś może się nam przydać. Jak na przykład teraz potrzeba jest, wiecie, przejść i przechodzimy. Tu są kamery. Te kamery... zamknięte. Po tamtej stronie też nie widzę, żeby było cokolwiek otwarte. Tędy mamy przejść. Tu jest wejście? Gdzie? Naprawdę. Patrzę na tą mapę i serio wam powiem, że jestem troszeczkę w tym więzieniu Eisenwald zagubiony. Jest ono tak zagmatwane, że nie mam pojęcia, gdzie teraz pójść. No bo zobaczcie, na przykład idziemy tutaj, tak? I tutaj jest pokazane, że tutaj jest jakieś... Tu są te schody. Tu jest wejście, ale tu są drzwi zamknięte. Tu jest wejście, też drzwi są zamknięte. Okej, ale tu jest... Ach, to są chyba te drzwi u góry. Tak? Dobrze myślę? Dobra, zobaczymy. Czy to jest to, co myślę? Tak, to są drzwi, które prowadzą donikąd tak naprawdę. Okej. Tutaj też nigdzie nie było wejścia. Tutaj widzę, że coś jest. Jest cała lokacja tutaj. Wow, i ten Niemiec nawet się nie, on dalej śpi. Moje pytanie brzmi: jak się tam dostać? Może tamtędy trzeba przejść rzeczywiście. Zamknięte. Türschloss klasy pierwszej klasy. Zamek. I zobaczcie, takie rzeczy w tej grze są wyeksponowane. Fajnie, że czasami coś widać, ale rzeczy, z których możemy się dowiedzieć, jakieś informacje, co już mówiłem w zeszłym odcinku, no nie do końca te tekstury są takie, jakie powinny być. Są rozmyte. I... bardzo mi przykro, że są rozmyte, bo no, tu jest zamknięte, więc nawet nie mam po co iść. Dobra, nic tutaj nie ma. Nic tutaj nie ma, niestety. Więc nie pozostaje nic innego, jak tylko pójść tędy i modlić się, że nic złego nas nie spotka. Zapomniałem, jak się robi wślizg w tej grze. Jasna cholera. Jasna cholera. To było przerażające. Teraz pytanie. Jesteśmy już w środku więzienia Eisenwald. I aktualizacja misji może? Znajdź cel blok. Mamy się dostać tam, czyli z powrotem mamy się cofnąć. O cię... kręcę! Teraz pytanie, którędy iść? Bo oczywiście gra tak jasno nie wyrazi się, którędy iść. Co jest też plusem, bo wiecie... narzekałem na to, że gra za bardzo nas prowadzi na rączkę. Za rączkę. A na chwilę obecną to się bardziej czuję, jakby chciała... mnie zjeść.
stoi przodem. Dobra. Mam tylko nadzieję, że nie wejdzie tutaj i nie odwróci się w tą stronę, bo to by było bardzo nie na rękę, bo mogą mieć przy sobie jakieś, nie wiem, nadajniki czy coś, żeby wszcząć alarm. Ale jak na razie nie wszczął alarmu. Mogłem się jednak tu ukryć. Tak mi się wydawało, że może patrolować w tamtą stronę, ale po co oczywiście sprawdzać, czy takie coś by się stało. Dobra, moje pytanie brzmi, tutaj na pewno nic nie ma. Tam widzę coś fajnego ukrytego, jak tam zejść? Tędy weszliśmy, więc tędy na pewno nie. Z tamtej strony nic nie było. Tu na dół pewnie się zejść nie da. Więc pozostaje tylko pójść tędy i zobaczyć, czy może jakoś się da wejść tam. Bo widziałem pancerz, który może się przydać. I tu jest wejście na górę. Dobra, tak robi się w ślizg. Może rzeczywiście się da zejść tędy. O cholera, da się tutaj zejść w taki sposób. Jesteśmy w tym miejscu. Teraz pytanie, czy coś tutaj będzie? Na razie nie widzę tutaj absolutnie nic, oprócz kompletnej ciemności, więc pewnie tam iść nie mamy. Ale za to możemy pójść w tą stronę, gdzie jest dużo łakoci i fajnych rzeczy. Gdzie my wyjdziemy, tego nie mam absolutnie pomysłu. Szyfr Enigmy! Czyli rzeczywiście skrytka i powinienem tutaj pójść. Wiem, że ten odcinek jest... Kolejny odcinek, który jest, będzie długi z tego tylko powodu, że ja się wszędzie skradam i gram totalnie ostrożnie. No ale tak jak mówiłem, no słuchajcie... No... Ja w ten sposób gram w strzelanki, gdzie jest możliwość bycia stealth, czyli bycia takim skrytobójcą, tak jak wcześniej mówiłem. I no musicie mi za to wybaczyć, bo każdy gra po swojemu i każdy ma swój sposób na granie. I ja wam prezentuję tak naprawdę moje podejście do Wolfensteina The New Order. Wiem, że są ludzie, którzy przeraszowali tą grę i którzy raszują tą grę niesłychanie. I powiem wam jedno. To, co właśnie zrobił Blaskowicz, czyli najpierw go utopił, a potem go dodatkowo dobił, to jest dobry pomysł. A dlaczego? No bo wiecie, zawsze może być tak, że ocknie się, że go nie utopiliśmy, tylko go podtopiliśmy. I tutaj jest oficer. I tak naprawdę to podtopienie... Ty, my jesteśmy w tym miejscu. Wow! Wow! Już mi się to podoba. Dobra. Jesteśmy w gnieździe, kurna, pełnym... Jesteśmy w gnieździe pełnym nazistów. I wolę najpierw załatwić tego psa. To jest jakaś standardowa chyba wersja Kampfhunda. I teraz tak. Ty śpisz. To bardzo źle, że śpisz. Wiesz dlaczego? Bo właśnie tak kończą ci, którzy śpią. Osiągnięto limit. Znaleźliśmy jakiś klucz. Okej. Znalazłem klucz, ale do czego? Gra na razie mi nie pokazuje. I dobrze. I dobrze, bo właśnie nie lubię prowadzenia za rączka, tak jak już wcześniej mówiłem. Co to jest? Wolf. Papierosy. Reklama papierosów. Serio ja tym poruszyłem? Wake up. You're dead. Pobudka, nie żyjesz. No po prostu... teksty rzucane czasami przez Blaskowicza. Hmm.
życie, dodatkowa energia. Dobrze wiedzieć, że tutaj jest. Czy ja tu coś jeszcze może znajdę, albo coś w tym stylu? Manhattan in 5 Jahren wieder bewohnbar. Manhattan do zamieszkania za 5 lat, Berlin 12 października. Aha, bo tak, przecież naziści zrzucili w tym uniwersum bombę atomową na Stany Zjednoczone, więc Nowy Jork może być rzeczywiście troszeczkę bardziej nuklearny. Od 10 lat Manhattan jest radioaktywnym pustkowiem ze względu na zagrożenie śmiertelną dawką promieniowania, tylko nieliczni odważyli się zapuścić do zakazanej strefy. Naukowcy coraz częściej wspominają jednak, że być może uda się zmienić radioaktywną nowojorską strefę zero w obszar nadający się do zamieszkania w zaledwie 5 lat. Dzięki tej nowej technologii także bomby jądrowe będą bezpieczniejsze i nie będą tak bardzo wyniszczać środowiska, stwierdził profesor Johann Troit w trakcie porannej konferencji prasowej. Wiecie co, mam po prostu... Powiem wam jedno. Niemcy zrzucili bombę atomową na Stany Zjednoczone Ameryki. Fallout rozgrywa się po wojnie atomowej. Ja nic nie sugeruję, nie, w ogóle nic nie zasugerowałem na ten temat. I cóż, damy się dalej. Patrzę się po ścianach, bo gdzieś może być tutaj, wiecie, powieszona mapa albo coś w tym stylu, bo już się zdarzało, że jak graliśmy, to były gdzieś mapy powieszane właśnie w takich przejściach albo... fajny obraz. Fajne. Dobra, tu nie wejdziemy. Fajnie by było mieć mapę, ale no jakoś tej mapy na razie nie mogę znaleźć. Chyba, że to jest mapa? Nie, to też nie jest mapa. Już sprawdzam wszystko, bo w tej grze mapa może być czymkolwiek. Dobra, chcę zobaczyć na tej mapie, którą mam już odblokowaną. On jest tutaj. Spodziewam się dużego ruchu nazistów w tych okolicach. Bo cóż, on tutaj jest. Jak tędy wejdę, to on tu jest. Śpi. Gotta be the laziest bunch of guards the world has ever seen. Ej, poderżnięcie gardła. Spanie na warcie. A potem ktoś powie, że ucieczka z Eisenwaldu jest niemożliwa. 4/6. Jak na razie idzie nieźle. Nie znalazłem do tej pory żadnego więcej złota. Chyba z tej przyczyny, że jesteśmy w więzieniu i raczej tutaj złoto ciężko będzie znaleźć, bo jesteśmy w więzieniu. No chyba, że Niemcy już są naprawdę tacy dość zadufani w sobie i będą kładli złoto, gdzie popadnie. Apteczka, która jest zabezpieczona w taki sposób. Miły akcent, żeby zmusić gracza do używania Tesla Funken. Wow, poszli w technologię Tesli. Bardzo mi się to podoba, że takie tutaj rzeczy możemy znaleźć. I co? I teraz muszę się... Tu coś jest? Naprawdę? Naprawdę nie zauważyłem tam jakiejś obvious rzeczy. Wolę się cofnąć. Wolę się cofnąć, bo ta obvious rzecz może się okazać czymś wa... Mapa. Mapa leżała w najbardziej obvious miejscu. Ja jej nie zobaczyłem. Załamię się chyba nad sobą. Dobra, mapa. Eisenwald mapę. To jest zajebiste. Że dostajemy tak naprawdę mapę, słuchajcie. Zobaczcie, dostaliśmy mapę, tak? No i teraz, no fajnie, mapa. Ale co to oznacza? No, mapy są przeważnie oznaczone, czego to jest mapa, albo w jakiej jest skali i tak dalej. To jest zaciemnione, więc nie widzimy, ale jak się dobrze przyjrzycie, to tutaj chyba jest nawet skala w tym miejscu, gdzie ruszam myszką. I macie podpis, jakby to była rzeczywiście mapa, którą trzymamy przed sobą, którą Blaskowicz właśnie rozłożył i patrzy się na nią i... Wow! Zajebiście mi się to podoba. To mi się bardzo zajebiście podoba, bo... Bo są takie miłe akcenty. Tak samo jak, wiecie, naklejki. Luftschlauch, czyli wąż przeciwpożarowy, tak? Luftschiff. Nie wiem, co to by znaczyło, ale okej. Okay. Właśnie takie miłe akcenty, że zobaczcie, to się nie powtarza. Idziemy. Zniszczony, ale nie widzę nigdzie w pobliżu podobnego, nie widziałem plakatu.
Technologii, maszynę. Mechanik. Technologia maszyny mechanika. Fajnie. Tutaj też, zobaczcie, jest jakiś zniszczony plakat. Mówię, w tej grze Achtung. Order Wachnung. Jak to się nazywa po polsku? To się chyba po polsku nazywa stróżówka. Uwaga, stróżówka. Tak. 1960. Messe das All. Nie wiem, co by to znaczyło po niemiecku, ale okej, mój niemiecki też jest ograniczony poniekąd. Dobra. Czyli tamten klucz był do tych drzwi. O w mordę. Dobra. Pytanie ze 100 punktów. Jaką ty masz trasę obiegu? Skręcił. Mam nadzieję, że nie wywołam alarmu. Pomieszczenie z ładowarką węgla? I teraz się odblokowało nam ten brakujący, więc okej, nie jest źle. Tak jak mówię, ta gra ma czasami troszeczkę dziwne schizy z tym, jak są numerowane poszczególne obrazki. Teraz zobaczcie, mieliśmy ten, potem zdobyliśmy ten, a teraz zdobyliśmy to. Pewnie gdybyśmy nie szli ścieżką Fergusa, to zdobylibyśmy to po kolei, a nie zdobylibyśmy szyfrów Enigmy po kolei, nie wiem. Nie wiem, po prostu to jest zagadka w tej grze, ale pomieszczenie z ładowarką węgla. Węgiel jest jednym z kilku źródeł energii zasilających potężne więzienie Eisenwald. Każdego dnia nowo zbudowanym systemem berlińskim kolei podziemnej do specjalnego pomieszczenia dostarczanych jest wiele ton węgla. Nikt nie ośmiela się protestować przeciwko czarnemu dymowi wydobywającemu się z ośrodka i zanieczyszczającemu powietrze w okolicy. No, kto miałby się przeciwstawiać? Skoro, wiecie, powiedzą wam, to jest dla waszego dobra, i musicie się z nami zgadzać, bo jeżeli się nie zgodzicie, to czekają was, nie wiem, zostaniecie wtrąceni do więzienia, czy coś w tym stylu. Dobra, teraz jaką ty masz ścieżkę? Skręcasz. Okej. Okay. Wolałbym cię zabić tutaj, bo tutaj tylko ty patrolujesz tą okolicę. Ale trudno. Ta pałka jest... Nie pytam. Dobra, i teraz gdzieś w tamtym miejscu znajduje się... Kurde, jakie to głośne. Gdzieś w tamtym miejscu znajduje się kolejna znajdźka, którą pewnie znajdziemy i zakończymy tutaj odcinek, chociaż wolałbym troszeczkę bardziej przyprogresować, ale a tak jak mówiłem, no granie w trybie stealth ma swoje wady i zalety. Na pewno zaletą takiego trybu jest to, że nie musimy walczyć z miliardem przeciwników naraz, tylko tak de facto walczymy z przeciwnikami, których jesteśmy w stanie, wiecie, zauważyć i którzy są w stanie wszcząć alarm, ponieważ byli w tym samym pomieszczeniu. I największym zagrożeniem dla nas właśnie są patrole przeciwników. Jak ty patrolujesz teren? Proszę nie iść w tą stronę, gdzie jesteśmy my. Tylko odwróć się i wróć z powrotem tamtędy. Idzie w tą stronę. To może się źle skończyć, jeżeli on będzie patrolował tak, jak mi się wydaje, że patroluje teren. Odwrócisz się? Proszę nie od... Odwrócił się! Cholera! Jak ty tym teren patrolujesz, co? No... Idź do góry, proszę, idź do góry. Tak, o to chodziło. Idź do góry. I nie odwracaj się. Nie odwracaj się! Proszę, nie odwracaj się. Dobra, może się uda. Udało się, dobra. Uff. Bałem się, że nas zauważy. Tak jak mówię, granie jako skrytobójca ma tą zaletę, że jesteśmy... Dla większości wrogów jesteśmy niewidzialni.
Jedyne, co mogą nam zrobić, to wykryć nas i wtedy się kończy zabawa w niewidzialność i zaczyna się jadka, ale no powiedzcie sami, czy będąc uzbrojony tylko w nóż, ryzykowalibyście to, że zostaniecie wykryci przez przeciwników i po prostu zamordowani, bo wiemy, że oni mają dostęp do broni i tutaj jest złoto. Złoty samorodek? O cię kręcę. Czyli znaleźliśmy jakiś złoty samorodek, który prawdopodobnie został dostarczony tutaj z węglem, przypadkowo. No ale okej, słuchajcie, z tego co widzę, nie mamy tutaj nic więcej do zrobienia i mamy się udać prawdopodobnie górą. No innego przejścia nie widzę. Potem zostanie nam pewnie... Musimy się dostać tutaj. A jeszcze nie byliśmy w tej sekcji. I tu jest sekcja A. Jakoś się musimy z sekcji A dostać do sekcji B. No to więzienie ma troszeczkę skomplikowany układ. Ale, tak jak mówię, w tym odcinku to będzie... Będziemy kończyć po prostu ten odcinek. No bo nie zostało nam zbyt wiele czasu, żeby rozpocząć coś nowego. Ja będę szedł powoli w tym kierunku, w którym powinniśmy zmierzać, czyli do tamtych drzwi z tym łańcuchem założonym na nie i chcę po prostu dzisiaj przejść całe więzienie Eisenwald i po przejściu więzienia Eisenwald po prostu zakończę dzisiejszą sesję nagrywania, ale jak na razie dzięki wam za oglądanie. Jeżeli chcecie, to oceniajcie film, jeżeli nie chcecie, to nie oceniajcie filmu, a jeśli nawet ocenicie, czy pozytywnie, czy negatywnie, fajnie by było usłyszeć od was komentarz, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym, jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie tej serii, jeśli chcecie, żebym o czymś wspomniał, żebym robił czegoś większego, albo na przykład chcecie, żebym trochę inaczej podchodził do tej serii, piszcie to w komentarzach, ja na pewno wasz... Jezu, jakie to jest ogłuszające. Ja na pewno wasze prośby wysłucham i na pewno w jakiś sposób się do nich zastosuję. A jak na razie dzięki wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!